Na dzisiejszych zajęciach chciałbym Państwu zaprezentować obsługę motocykla. Jest to Honda NC700, która jest obecna podczas egzaminu na kategorię A2. Identyczny motor posiada WORD, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Przed rozpoczęciem jazdy każdym motocyklem, także tym, powinniśmy sprawdzić naciąg łańcucha. Naciąg łańcucha sprawdzamy między jedną kołem zębatym a drugim. W środkowej części ugięcie w tym miejscu tego łańcucha powinno zawierać się między 44,5 cm, 5,5 cm lub 45 mm, 55 mm. Nadmienić należy także, że łańcuch powinien być czysty i nasmarowany. Po sprawdzeniu łańcucha przemieszczamy się w drugą stronę motocykla, gdzie mamy wskaźnik poziomu oleju. Znajduje on się w tym miejscu. Po wykręceniu musi się znajdować podziałka między minimum a maksimum. Należy nadmienić, że olej sprawdzamy na zimnym silniku, jak w chwili obecnej, oraz motocykl powinien być wyprostowany podczas wykonywania tej czynności. Kolejną rzeczą, którą musimy sprawdzić, jest to poziom płynu hamulcowego w przednim kole. Poziom płynu hamulcowego w przednim kole sprawdzamy w zbiorniczku znajdujący się po prawej stronie. Lower, czyli minimum, powinno być do połowy. W tej chwili stan jest maksymalny, czyli płyn hamulcowy jest odpowiednio uzupełniony. Przechodzimy następnie do zbiorniczka płynu hamulcowego odpowiedzialnego za tylne koło. Należy wskazać, że zbiorniczek znajduje się w tym miejscu i też tak zwany jest kreska z lower, czyli minimum. Widzimy, że płynu jest delikatnie ponad minimum. Kolejną rzeczą, którą musimy sprawdzić, jest poziom płynu chłodzącego. Musimy wiedzieć, że zbiornik płynu chłodzącego znajduje się tutaj pod kolektorem wydechowym po prawej stronie i tam też sprawdzamy poziom płynu chłodzącego. I to są wszystkie elementy, które powinniśmy sprawdzić przed rozpoczęciem jazdy. Kolejnym będzie zademonstrowanie świateł i czynności, które musimy wykonać przed rozpoczęciem jazdy, czyli sprawdzenie układu hamulcowego, oświetlenia oraz zawieszenia. Te czynności pokażemy Państwu na kolejnych zajęciach.